Witam Państwa serdecznie na dzisiejszym webinarze. Ja nazywam się Ewelina Staraszewska i pracuję w AEC Design na stanowisku inżyniera do spraw CAD-PDM w zakresie oprogramowania Autodesk. Jestem też koordynatorem wsparcia technicznego, dlatego też często możecie mieć Państwo ze mną styczność w momencie rejestracji zgłoszeń na wsparcie techniczne. No i dzisiaj opowiem o nowej wersji oprogramowania Autodesk Vault 2021. Zaczniemy od podstawowych benefitów pracy w Vault. Czyli tak najprościej mówiąc, Vault jest oprogramowaniem do zarządzania danymi produktu, na którego celem jest jakby zwiększenie wydajności osób pracujących w tym systemie. Każdy pracuje na swojej stacji roboczej, ale korzysta z centralnego źródła takiej zorganizowanej współpracy danych, ludzi i plików, danych oczywiście o dokumentach, całej tej dokumentacji projektowej, okołoprojektowej, dzięki czemu podczas takiej codziennej pracy redukujemy błędy i oszczędzamy czas potrzebny na wykonanie konkretnego projektu. W zdecydowanej większości systemy PDM zarządzają danymi, które pochodzą z CAD, a te dane to są przede wszystkim modele 3D no i powiązane rysunki 2D. I one są gromadzone właśnie w obrębie tej centralnej bazy danych, do której dostęp mają w pierwszej kolejności członkowie zespołów projektowych, konstruktorzy, menedżerowie, tak naprawdę użytkownicy CAD. No i ta organizacja plików w tej centralnej bazie danych polega tak naprawdę na kilku filarach. Między innymi jest to standaryzacja opisu, czyli nazwy, ID, atrybutów, rewizji, też statusów wydania, zależnie od tego, z jakiego workflow korzystamy dla danych plików. No a drugim filarem jest zapewnienie całkowitego braku duplikatów, czyli unikamy posiadania dokumentów, zwiększania objętości na dysku przez dokumenty o takiej samej nazwie, ID albo dokumentacji nieaktualnej. Jednoznaczny opis takiego pojedynczego pliku CAD odpowiada projektowanej części i zapewnia to dzięki temu takie skuteczne tworzenie i zarządzanie strukturami całych zespołów, nie tylko pojedynczych plików. No i w środowisku zarządzanym przez PDM, przez system Product Data Management, produkty mogą być opracowane skutecznie przez wielu projektantów jednocześnie, gdyż ich działania projektowe są zawsze wykonywane na aktualnych i takich samych dokumentach, bez duplikacji. No a nad kontrolą edycji czuwają takie zewnętrzne, automatyczne mechanizmy, check-in, check-out, czyli zaewidencjony, wyewidencjony oraz dodatkowo ustanowione uprawnienia dla tych użytkowników, dzięki czemu każdy może działać w takim zakresie, jaki ustali dla niego administrator. No i jeśli chodzi o wypunktowanie tych podstawowych benefitów pracy w Vault, teraz powiedziałam tak chwilę o idei, no to tak jak widać, przede wszystkim jest to integracja pracy zespołów projektowych, przez co zwiększa się wydajność. Też szybkie wyszukiwanie, którego dokonujemy na podstawie szablonu wyszukiwania, dzięki czemu jest to zoptymalizowane czasowo, nie musimy na nowo ustalać tych kryteriów za każdym razem, jeśli wyszukujemy często te same pliki, tak jakbym powiedział, tych samych kryteriów. Także ponowne wykorzystywanie danych między różnymi projektami. Też obieg dokumentacji w zdefiniowanym cyklu, oczywiście to dotyczy wersji Professional i Workgroup, czyli tych wyższych. Co więcej, krótszy czas poświęcony na komunikację między współpracownikami, to się wiąże oczywiście z tą integracją, ponieważ mamy tu system powiadomień. Jeśli chodzi o same pliki, no to już abstrahując od zespołów projektowych, no to zarządzanie tymi zmianami jest efektywne i kontrolowane, przez co redukujemy ryzyko popełniania błędów. Mamy też wgląd do historii pliku, czyli jeśli coś się zepsuje, kolokwialnie mówiąc, albo jeśli coś, jakaś awaria nastąpi w systemie i nie zapisaliśmy w porę tego pliku, na którym pracujemy, to mamy szansę uzyskać wgląd w historii, skąd możemy wydostać ostatnią właściwą wersję pliku, która nie była wadliwa i tak naprawdę nie tracimy wtedy całej pracy. I to jest ta główny profit pracy w Vaulcie. Też ta kontrola zmian i aktualizacji jest określona prawami. Też zaletą właśnie akurat tego systemu PDM, czyli Vaulta, jest to, że on się w pełni integruje z aplikacjami Autodesk, czyli integruje się międzybranżowo, bo jak wiadomo, Autodesk jest potentatem, jeśli chodzi o produkcję, o dystrybuowanie, sprzedaż i obsługę narzędzi takich nie tylko mechanicznych, ale też architektonicznych, więc tutaj jako jedyna
firma tak naprawdę jednoczy i integruje ze sobą te narzędzia, przez co ta interoperacyjność jest możliwa. Pakiet Vault, system Vault współpracuje też z pakietem Office. Za chwilę na którymś tam slajdzie powiem właśnie, w jakim zakresie te wersje ze sobą współpracują. No a ponadto administracja i konfiguracja jest dość prosta, zwłaszcza przy wersji Basic, ponieważ nie ma tam za dużo takich kryteriów, którymi można byłoby manipulować, ale to jest bardzo fajny sposób, żeby zacząć pracę w ogóle, żeby złapać ideę pracy w Vault. To jest najbardziej podstawowa wersja. Myślę, że bardziej zachęca takie wkraczanie w innowacyjność krok po kroku, niż od razu na głęboką wodę, gdzie często dużo rzeczy jest takich niewyjaśnionych, niejasnych i może to czasem zniechęcić. Praca w Basicu od krok po kroku wprowadza właśnie w taką bardziej unormowaną, uregulowaną pracę z plikami CAD. Jeśli chodzi o wymagania systemowe, to one są aktualne dla wersji 2021. Tutaj w tym linku na samym dole jest więcej tych wymagań. Tutaj postanowiłam wypisać te najważniejsze. W każdym razie wiem, że Państwo nie klikniecie teraz tego linku, bo on jest na prezentacji, ale jeśli wejdziecie sobie na, wpiszecie w Google Knowledge Autodesk Vault System Requirements, to myślę, że pierwszy czy drugi link maksymalnie przekieruje do takiego artykułu. Wystarczy właśnie System Requirements for Autodesk Vault 2021, powinno wyskoczyć pełna dokumentacja. Jeśli chodzi o te wymagania systemowe, to musimy rozgraniczyć, czy to chodzi o maszynę, o serwer, czy o klienta. Czy mamy jedną lokalizację w firmie, czy dwie? Czy mamy wielu klientów w Vault, czy jednego? Bo to też zależy od tego, od intensywności łączności z serwerem. Jeśli ten serwer jest mocniej obciążony, jeśli planujemy dużą liczbę plików, którymi będziemy pracować, to jak najbardziej te wymagania parametry powinny być troszkę wyższe, też z taką perspektywą, że przecież nie będziemy tego używać przez najbliższy rok, ale też za rok wyjdzie nowa wersja, za dwa lata kolejna i chcielibyśmy wydać pieniądze raz, a dobrze, a nie narzekać potem, że coś nie pasuje, że coś jednak zgrzyta i tak naprawdę kto oszczędza, ten płaci dwa razy. No ale też wiadomo, że trzeba dostosować to do działalności firmy. Oczywiście nie kupujemy tylko najdroższych sprzętów, bo to przecież nie świadczy o tym, że nasza praca wtedy będzie najbardziej efektywna. Trzeba to dostosować do projektów, do ilości tych projektów, do intensywności i do ilości końcówek klienckich, z którymi współpracuję. Dla klienta oczywiście są niższe parametry niż dla serwera, no bo serwer obsługuje wielu klientów. Klient ma za zadanie tylko łączyć, ma za zadanie być wydajny obliczeniowo dla programów 3D i łączyć się z serwerem. No i jeśli chodzi o system operacyjny na serwerze, no to musi to być już teraz dla wersji 2021 minimum Windows Server 2016, no i też 10 Pro lub Enterprise dla Basica. Instancja SQL-a, znaczy sam serwer SQL tak naprawdę minimum 2014, może to być standard, Express lub Enterprise. Na Basicu w zupełności wystarczy Express. Jeśli chodzi o procesor, no to musi to być minimum Intel i5, pewnie częściej teraz spotykamy i7, no i taktowanie minimum tam właśnie 2 GHz, jeśli chodzi o replikację, to będą to minimum 3 GHz, warto zwrócić uwagę właśnie, że to są te minimalne wymagania. No i jeśli chodzi o pamięć, no to 8 GB RAM-u i 100 GB wolnego na dysku zupełności powinno wystarczyć w takich prostszych projektach, ale przy replikacji i przy takiej bardziej intensywnej pracy jest to 16 GB RAM-u, 300 GB przy replikacji. Replikacja to jest tak naprawdę zapisywanie danych, nad którymi pracujemy, do innej lokalizacji, do innej chwili, czyli ustalamy taki harmonogram replikacji i to się stosuje wówczas, kiedy mamy kilka oddziałów projektowych, żeby klienci z zewnątrz nie musieli łączyć się zdalnie z serwerem, który mamy lokalnie, bo ponieważ to strasznie wpływa na wydajność, to oni mają tam wewnętrzny serwer, my mamy wewnętrzny serwer lokalny i oni są dla nas klientami WAN, my jesteśmy klientami LAN, łączymy się z odpowiednimi serwerami, a te serwery między sobą się komunikują. Nie ma potrzeby właśnie kontaktowania klienta. No, replikacja też się zazwyczaj ustala w taki sposób, żeby ona przebiegała nie podczas godzin pracy projektantów, a zazwyczaj w nocy. Jeśli chodzi o architekturę, no to tutaj mamy taki prosty wykres, znaczy wykres, grafikę, gdzie widać takie poszczególne elementy tej architektury systemu. Przed chwilką mówiłam właśnie o klientach LAN i WAN, no i tutaj widzimy właśnie, że przez LAN rozumiemy
klientów końcówki klienckie Lockport w zespole projektowym umieszczonym lokalnie, WAN zdalnie. I te serwery, którymi one się komunikują, komunikują się ze sobą jeszcze wzajemnie, do tego otwiera się poszczególne porty w zaporze. Też musimy zwrócić uwagę na instancję SQL dla kontaktu SQL-a w sensie bazy danych z naszym serwerem. Też są poszczególne porty wyszczególnione do kontaktu. No ale to już jest w takich poszczególnych poradnikach do instalacji, do znalezienia i teraz nie będziemy o tym mówić, bo nie mamy na to zbytnio czasu, ale jeśli chodzi o rolę tych komponentów, to warto wiedzieć i właśnie o tym powiem. Czyli klient tak naprawdę umożliwia wykonywanie funkcji zarządzania dokumentami, na przykład wpisywanie, wypisywanie plików lub kopiowanie tych projektów. Check-in, check-out, zaewidencjony, wyewidencjony, można tego używać zamiennie, ale wchodzi o to samo. Serwer z kolei przechowuje główne kopie wszystkich dokumentów i projektów, nad którymi pracujemy. No i dzięki przechowywaniu ich wszystkich tam właśnie w jednym centralizowanym położeniu można dość łatwo współdzielić te wszystkie informacje o tych plikach metadane i zarządzać nimi. No i to jest to centralne miejsce, które mieści się na serwerze, nosi nazwę repozytorium. I tak właśnie jak po instalacji uruchamiamy klienta Vault, no to wtedy program nas prosi o wybranie repozytorium, do którego chcielibyśmy się zalogować, zanim będzie można zacząć zarządzanie danymi i właśnie wtedy wybieramy świadomie repozytorium, z którym będzie się klient kontaktował. No i jak jeszcze nazwać inaczej repozytorium? Repozytorium to jest takie miejsce, przestrzeń, w którym są składowane i zarządzane dokumenty i pliki oraz informacje o nich. No i też ma swoje dwa główne komponenty. Relacyjną bazę danych i magazyn plików. Magazyn plików zawiera foldery, tak jakby hierarchię tych folderów tak naprawdę, w których serwer repozytorium przechowuje fizyczne kopie tych plików, które są zarządzane w Vaultcie. Repozytorium przechowuje kopię każdej wersji pliku i też zapisuje w magazynie w odpowiedniej konfiguracji. I ten magazyn jest traktowany jako zamknięty system. Nie należy na nim wykonywać żadnych operacji na tym repozytorium. Nie należy zmieniać konfiguracji plików, zmieniać nazw, atrybutów, zmieniać flag właściwości, ani też edytować plików bezpośrednio z magazynu plików, bo on przechowuje w sposób przypadkowy. Nie są to tylko fizyczne pliki, ale też informacje o nich. I on to właśnie odczytuje z tej struktury, z hierarchii folderów. I serwer repozytorium używa bazy danych i też magazynu plików, żeby zapewnić użytkownikom środowisko grupowej pracy. I instalujemy oddzielne składniki oprogramowania dla klienta i dla serwera, chyba że mamy taką sytuację, że jest to jeden użytkownik i on na swojej stacji ma również i serwer, i klienta, ponieważ współpracuje po prostu zależy na tym, żeby te pliki były bezpieczne, nie musi współpracować z użytkownikami, zwłaszcza jeśli to jest na przykład jakaś jednoosobowa działalność, no to wtedy rzeczywiście jest coś takiego polecane, gdy mamy mniejsze wymagania, mniejsze co do łączności, co do wymagań systemowych, a też użytkownik uczy się pracować w taki kontrolowany sposób. Relacyjna baza danych to jest ten drugi komponent, czyli on przechowuje informacje o plikach, które są fizycznie umieszczone w magazynie. No i te informacje, które są przechowywane w tej bazie danych, obejmują m.in. takie informacje jak bieżący stan pliku, historię edycji pliku i też dane pochodzące z właściwości. I to, że mamy tą relacyjną bazę danych, to daje nam to, że te informacje o plikach zapewniają nam taką, są przechowywane, przepraszam, na takiej wydajnej platformie, która jest bezpieczna do dokumentowania tej zależności między plikami i historią. No i te informacje o plikach i ich zależnościach mogą być też przeszukiwane, można generować zapytania i tworzyć raporty. Oczywiście w bazie danych, czyli w instancji SQL-a, w samym interfejsie. Czyli w serwerze Vault wyróżniamy trzy podstawowe składniki. Jest to serwer www, baza danych i magazyn plików, bo też może być to serwer umieszczony sieciowo. I oczywiście o tym zreplikowanym, to już wspomniałam, że jest to analogiczny serwer, który kontaktuje się z głównym serwerem i do niego są replikowane w ramach dodatkowego zabezpieczenia i w ramach lepszej łączności z klientami, z końcówkami klienckimi pracującymi zdalnie. Jeśli chodzi o obszary nowości w Autodesk Vault, no to dzielimy je na takie trzy główne aspekty.
I uwzględniają one to takie wypunktowane na samym dole, zakresy, czyli większa produktywność dla użytkowników CAD, redukcja ilości duplikatów i większa wydajność dla administratorów. I w tym roku Autodesk skupił się na obsłudze współdziałania programów Inventor i Revit i wprowadza też znaczące usprawnienia w zakresie przepływu pracy i jej użyteczności. No i ta redukcja duplikatów to między innymi polega na tym, że porównuje, co jest nowością i nie tylko w Autodesku, tylko ogólnie w tej branży jest nowością, że porównuje kształty 3D i zapewnia wgląd w zdublowaną zawartość. Możemy to porównać nie tylko na podstawie ID pliku, ale też na podstawie zawartości. No i w zakresie administrowania też pozwala nam nowy Volt na uzyskanie takiego większego rozdrobnienia tych uprawnień co do modeli trzymanych w bazie względem właśnie użytkowników końcowych. W ramach większego bezpieczeństwa, co też w sumie minimalizuje czas przestojów, które są potrzebne na jakieś wdrożenie i konserwację. I te zasadnicze nowości dzielimy tak naprawdę na dwa obszary. Pierwszy z nich to będzie zwiększona produktywność, drugi to jest lepsza administracja. Czyli w tym roku Autodesk skupia się na użytkowniku, którego czas pracy chce zoptymalizować. I jeśli chodzi o zwiększoną produktywność, to pierwszą z tych rzeczy jest filtr nieaktualnych plików w wyszukiwaniu. Druga rzecz to jest interoperacyjność między inwentorem i Revitem, czyli współpraca międzybranżowa, to o czym wcześniej wspomniałam. Także wykrywanie niewykorzystanych dokumentów, można je wtedy usunąć, nie muszą nam zaprzątać miejsca w bazie, która może być użytkowana na coś innego. Możemy kopiować projekty przez copy design, możemy stosować ECO, czyli Engineering Change Orders. Co do lepszej administracji, no to mamy do czynienia z polepszoną wydajnością. No, tego też nie ocenię tutaj na prezentacji, ponieważ nie jestem użytkownikiem Volta tak w praktyce, raczej w ramach problemów z oprogramowaniem, więc no, o tej wydajności to będą musieli pomówić chyba użytkownicy po jakimś czasie stosowania tego Volta. No, niemniej jednak pewnie jest bardziej wydajny niż poprzednie wersje. Co więcej, mamy też nowy sposób kontroli usuwania danych dla stanów cyklu życia. Nie jest to teraz tak skomplikowane, jak było wcześniej, czyli możemy to dość intuicyjnie wykonać. Mamy też możliwość zastosowania większej liczby zadań, które są wyświetlane w kolejce. Teraz jest to ponad 100. No i też, tak jak wspomniałam, większe rozdrobnienie uprawnień użytkownika i też dodatek iLogic na Volt Server jest dostępny, ale tak z mojego punktu widzenia subiektywnie nie jest to aż tak użyteczne dla pojedynczego człowieka, w sensie nie jest to aż tak niezbędne. Użyteczne jest, ale nie jest aż tak niezbędne. Bardziej chyba to pierwsze pole wydaje się być mocno podnoszące na duchu w takiej codziennej pracy z Voltem. No i cóż, teraz skupimy się właśnie dla Volcie, na funkcjonalnościach Volt 2021 dla użytkowników. No i jeśli chodzi o tą interoperacyjność, no to mamy właśnie taki proponowany workflow, który Autodesk proponuje w zakresie interoperacyjności inwentora z Voltem. Przebiega według takiego może nie do końca intuicyjnego schematu, ale myślę, że zaraz postaram się to wyjaśnić. Czyli można go streścić w taki sposób, że na początku klient nie musi archiwizować plików Revit w Volt, czyli w systemie Volt, ale potem zaczyna chcieć je tam archiwizować. Następnie dane Revit są tworzone i zarządzane w środowisku klienta Inventor Volt, są tworzone i zarządzane, ale wszystko dlatego, że Volt posiada zdolność zarządzania plikami w około 250 formatach. Dodaje to też bezpieczeństwo, zarządzanie tymi plikami, no i też jako jedyny system tak naprawdę wspomaga programy architektoniczne, co niezaprzeczalnie stanowi jego przewagę nad dostępnymi innymi systemami na rynku. Czyli na początku ta interoperacyjność może wyglądać tak, że każdy tworzy sobie inwentor, użytkownicy inwentora tworzą sobie w Volcie, użytkownicy Revita nie tworzą w Volcie, ale nie ma nic przeciwko temu, żeby nie ma przeciwności względem tego, żeby te pliki Revita nie zostały zarządzane w Volcie, ponieważ Volt teraz zyskał więcej możliwości do zarządzania plikami architektonicznymi. Ponadto też, czyli tak, te formaty, ponadto też właśnie same narzędzia w inwentarzu na wstążce wskazują na tą interoperacyjność BIM for MFG, czyli
czyli zrzeszenie tych dwóch dział branż, czyli mechanicznej i architektonicznej w jednym systemie, a że płyną z tego same profity, czyli bezpieczeństwo danych i wymiana, niekoniecznie trzeba pracować w tym Wolcie, ale można przechowywać tą pliki, to myślę, że jest to przyszłość i też część naszych klientów już zaczyna z tego korzystać i o to pytać. Oczywiście klienci, którzy pracują międzybranżowo, ponieważ no, to bezpieczeństwo danych jednak jest najważniejsze z punktu widzenia czasochłonności i pracochłonności wykonywania projektów. Jeszcze więcej o tej interoperacyjności, no to zarządzanie tymi danymi Revit odbywa się poza przechowaniem, no bo klient używa dysku sieciowego do danych programu Revit i klient zarządza danymi Revit w BIM 360 w tym cloudzie, gdzie można tak naprawdę egzekwować wewnętrzne preferencje użytkowników programu Revit. Nie potrzebują do tego Volta, mają do tego własny system. No i klient, taki też właśnie przykładowy workflow, no to klient projektu takiego działa sobie w roli podwykonawcy i ma dostęp do głównego wykonawcy repozytorium BIM 360. No ale podczas zalogowania, czy tam ewidencjonowania, no, obsługiwane są tylko dane programu Inventor, podczas gdy dane programu Revit nie są archiwizowane i zarządzane w Volt. No i przy takiej metodyce można prawidłowo otwierać pliki z Inventora, z programu Volt i rozwiązywać też połączone pliki programu Revit, ale tutaj są takie dwa warunki. Można robić tylko wtedy, jeśli folder dysku sieciowego jest określony jako biblioteka w pliku projektu Volt, wtedy też te dane są bezpieczne. Albo druga rzecz, przepływ pracy następuje w BIM 360, BIM 360, bo użytkownik będąc zalogowanym do BIM 360 ma dostęp do projektu poprzez uruchomienie takiej aplikacji Autodesk Desktop Connector. I wtedy ten workflow może wyglądać w taki sposób, jak jest wylistowany na slajdzie. Kolejną funkcjonalnością jest, chyba uciekło mi zdjęcie, ale podgląd z Navisworksa, czyli generowanie plików DWF dla Navisworks i eksponowanie ich w podglądzie. Druga rzecz to możliwości obsługi współdzielonych widoków. Dostępne są też dla plików Navisworks. No i tutaj wcześniej było tak, że te współdzielone widoki nie były obsługiwane w programie Volt dla Navisworksa. Teraz jest taka możliwość. No i wcześniej, jeśli zarządzało się plikami Navisworksa w Volcie i nie mieliśmy aplikacji Navisworks na swoim komputerze, no to nie było możliwości w ogóle dostępu do tego pliku. Teraz w 2021 można przeglądać te pliki Navisworksa, ale także zezwolić na przeglądanie tych plików Navisworks poza programem Volt z udostępnionymi widokami. Szkoda, że nie widać tego zdjęcia, nie wiem dlaczego mi uciekło, ale generalnie no, wcześniej nie było możliwości podglądu i dotarcia do tych plików, teraz jest i nie potrzebujemy do tego mieć programu Navisworks zainstalowanego. Mamy podgląd większej ilości plików. OK, czyli pojawiło się to zdjęcie po jakimś czasie. Tak jak widać, tutaj mamy podgląd, wcześniej nie był on widoczny. Dobra, teraz tak, jeśli chodzi o drugą rzecz, to są pliki nieużytkowane, tak zwane osierocone pliki. I pomaga w ich wyszukiwaniu Volt 2021. Wcześniej nie było takiej możliwości. I Volt 21 wykrywa i czyści te nieużywane pliki, bo które nie są już potrzebne tak naprawdę. Skoro nie są używane, no to zapomnieliśmy o nich, one gdzieś znajdują się w jakiejś przestrzeni, tak naprawdę niepotrzebnie zaśpiewają nam nasz dysk. No i też zapobiegamy w ten sposób udostępnianiu tych nieużywanych plików, bo też to w jakiś sposób zaburza nam tą kontrolę i tą organizację plików na serwerze. Dodano też, jeśli chodzi właśnie o to, w jaki sposób zrobiono, to dodano właściwość, która pomaga w identyfikacji tych osieroconych plików. No i tą właściwością jest odniesienie do rodzica, czyli odniesienie potomka do rodzica, czyli has parent relationship. I ona może mieć wartość true albo false. I to widać właśnie tutaj na prawym rysunku. Widać to na prawym rysunku, że jakby w trzecim wierszu, że jest to opcja false albo true. No i można zastosować taki filtr wyszukiwania właśnie dla tych plików, które ma według tych kryteriów, że takie rozszerzenie, że taka właściwość. No i tą nową właściwość można, tak jak mówię, wykorzystać jako filtr. Można zapisać takie wyszukiwanie lub podczas zmiany stanu na automatyczne archiwizowane komponenty. Też mamy właśnie
taki warunek, że pokaż wszystkie właściwości dla takiej właściwości, jeśli warunkiem jest to, że rzeczywiście ma relację z rodzicem, no to wtedy może przejść dany stan, czyli z pracy, z edycji do sprawdzenia. Jeśli nie ma, jeśli nie jest używany, no to wtedy nie, taki plik nie przechodzi, no bo on do niczego się nie odnosi, nie potrzeba tracić czas na to, żeby go sprawdzać albo z nim współpracować, skoro nie jest nigdzie wykorzystany. I tak naprawdę jak analizować taki warunek? No to wartość tej właściwości będzie w cudzysłowie prawdziwa tak długo, jak długo plik będzie używany w jakiejkolwiek wersji rodzica. To nie jest tak, że tylko w najnowszej wersji może być używany w jakiejkolwiek. No i nie dotyczy to jedynie najnowszej wersji, więc nie ma chyba obaw o usunięcie plików, które kiedyś były używane, a nie są teraz. No i tutaj mam taki film dla plików osieroconych, czyli widać, że wyszukujemy sobie po kryterium, że nie ma tego odniesienia do rodzica, że rozszerzenie pliku to jest IPT dla inwentora i przeszukujemy dany katalog designs. Rzeczywiście nam inwentor znajduje te pliki. I widzimy, że jeśli przejdziemy na zakładkę where used, czyli gdzie używane, to widzimy, że no nie ma tutaj rozwinięcia, czyli rzeczywiście nie odnosi się do żadnego z tych plików. Jeśli z takiego wyszukiwania będziemy często korzystać, to możemy zapisać w opcjach właśnie w panelu, tutaj wyszukiwania w poszukiwaniu, dać mu jakąś nazwę charakterystyczną, osierocone, tak, i zapisać takie wyszukiwanie no później. I ono nam się wyświetli właśnie w drzewie tutaj projektu po lewej stronie. Teraz kolejna rzecz. Mamy też filtrowanie w inwentor plików, mamy też w inwentor filtrowanie plików nieaktualnych. No i tak jak widać po lewej stronie, no to można według statusu Vault albo względem plików lokalnych. Też mamy to fajnie podświetlone właśnie w zakładce Vault w inwentorze, że te pliki są przekreślone i widać to na pierwszy rzut oka, że coś z nimi nie tak. No i w tym zakresie tak naprawdę to jest takie ulepszenie, które płynie z prośby klientów odnośnie nowej wersji. I pierwszy z nich to jest to właśnie filtrowanie nieaktualnych plików. I to jest to filtr właśnie w przeglądarce Vault Inventor. Po włączeniu przeglądarka filtruje wszystkie nieaktualne pliki z widoku całego drzewa. No i dzięki czemu można szybko znaleźć te zaktualizowane pliki. Jeśli chodzi o warunek zmiany stanu, to on jest dopasowywany do działań, które obejmują pliki, foldery, elementy i też widoczne w jednym oknie dialogowym są zamiast osobno, więc za każdym razem powoduje to ogromną oszczędność czasu. Dodatkowo też pojawiła się możliwość wyświetlenia ponad 1000 zadań w kolejce i też można ustawić teraz tą liczbę zadań wyświetlanych w kolejce, korzystając z takiej nowszej opcji w zakładce integracje w ustawieniach globalnych. No i teraz kiedy zadania są wysyłane do kolejki, to do kolejki zadań procesora tak naprawdę, no to wcześniej było wysyłane tylko w pierwszych 1000 zadań, teraz w 2021 to administrator może skonfigurować maksymalną liczbę wyświetlonych zadań z kolejki od 1000 do 10 tysięcy nawet. No i teraz tak, może troszeczkę mało widoczny ten zrzut ekranu, ale generalnie chciałam to powiększyć, żeby pokazać takie okno dialogowe, grupowanie wiadomości. No i w tym przypadku mamy w Wolście 2021, w sensie mamy do czynienia z takim jednym zbiorczym oknem dialogowym, który wyświetla oddzielnie wiadomości i powiadomienia zestawione z plikiem, którego dotyczą. No i warunek zmiany stanu, tak jak tam wcześniej pokazywałam, jest przypisany do działań, które obejmują pliki, foldery i też elementy. No i to oznacza, że aby plik zmienił swój stan, to muszą być spełnione wcześniej zdefiniowane warunki, czyli to, co jest zakreślone czerwoną ramką, to właśnie mówi o tym, że ten plik nie może ulec takiej zmianie, ponieważ nie spełnia wystarczających warunków. No i te wiadomości są grupowane, czyli to jest nowością, że wcześniej były te wiadomości, ale były bardziej zaszyte, a teraz wszystko, co odnosi się do jednego pliku, jest w jednym oknie dialogowym i dzięki temu mamy informacje na temat tego, co dzieje się z plikiem, co jest nie tak, co warto polepszyć albo jaki warunek mi się spełni, żeby mógł przejść dalej do sprawdzenia na przykład od edycji. Kolejna rzecz, no to mamy plik prezentacji, dodatkowa klasyfikacja dla niego, wcześniej nie było, a tutaj w zrzucie na dole strony widzimy, że
Także wprowadzono nową klasę w klasyfikacji tych plików zarządzanych w Vault. No i ona dotyczy właśnie plików prezentacji w formacie IPM. I to też jest plik, to rozszerzenie natywne dla inwentora obok IAM, IPT i IDW. No i dodatkowo też pojawiła się taka możliwość przypisania różnych kategorii i przepływów dla tego formatu. Czyli jeśli mamy klasę do tego pliku, no to ojej, to jest to też formatem, z którym możemy pracować. Nie jest to tak, że on znajduje się tam i nic z nim nie możemy zrobić, bo wtedy to by nie miało najmniejszego sensu. Również może, teraz już również może ulegać przepływom i manipulacjom przez użytkownika. Zbliżamy się właśnie do redukcji duplikatów w Vault 2021, więc powiem co nieco na ten temat. No i tak, co do ograniczenia tych duplikatów w danych historycznych, no to Vault postarał się włączyć i indeksować te historyczne dane. Czyli wcześniej tego nie było, teraz jest to dostępne tylko w Vault, a co ważne, jest to dostępne tylko w Vault Professional, no i też możliwe jest to do włączenia w ustawieniach przechowalni. Wyszukiwanie, tak najprościej mówiąc, wyszukiwanie tych duplikatów obejmuje nie tylko główne foldery, ale też podfoldery i wymusza takie wstępne indeksowanie danych historycznych, przy czym w sumie nie tworzy nowej wersji pliku i jest w stanie przejrzeć 100 plików w jednym zadaniu. Mamy, jeśli chodzi o to ograniczenie duplikatów, to mamy takie zalety tutaj, jak wyszukiwanie geometryczne w programie Inventor i łatwa wymiana zduplikowanych części. Mamy też ustawienia specyficzne dla bazy danych, czyli zależnie jaką bazę danych możemy to ustalać i konfigurować. Możemy uwzględnić podfoldery w detekcji tych duplikatów i przeszukiwać plik dziennika job professor log. To jest dla tak naprawdę nie dla użytkownika, tylko dla administratora, bo zwykły użytkownik nie ma konieczności, żeby musiał znać się na tych kodach. Tak naprawdę w razie jakiegoś problemu technicznego wysyła się te logi do Autodesku i oni są w stanie to weryfikować, ponieważ oni przecież to pisali, więc wiedzą, co te kolejne konkretne skrypty oznaczają w tych kodach. No i to, co tutaj widzimy, find, reuse, reduce, jest to, działa to w takiej pętli, więc to nie jest tak, że jak znajdziemy, to już nic nie możemy zrobić, musimy je znaleźć. Można je przecież zrobić albo uwzględnić, ująć, użyć w jakimś nowym projekcie. No i tak jak widać właśnie mamy tutaj na tym zdjęciu w tle duplicate search settings, możemy to ustalić dla konkretnego folderu, możemy w Vault settings unieważnić zaewidencjonowanie do plików projektowych takich nieużywanych, takich duplikatów, więc mamy też możliwość korzystania z raportów w tych duplikatach, także wydaje mi się, że jeśli o to chodzi, no to Autodesk się postara i też to uznają jako takie główne osiągnięcie w nowościach 2021 w zakresie Vaulta. I teraz pokażę właśnie film z ograniczenia duplikatów, czyli jesteśmy teraz w panelu Vault Professional. Nie mamy włączonego tego wyszukiwania, ale przechodzimy sobie do ustawień Vaulta i definiujemy, konfigurujemy, włączamy te wyszukiwanie duplikatów, dodajemy ścieżkę dla folderu. To będą design screen, odrzędny folder dla projektów, w tym przypadku OK. Oczywiście mam informację, że uwzględnia podfoldery. Zatwierdzamy, zamykamy, odświeżamy i teraz będzie możliwe wykrywanie tych duplikatów. Na razie jeszcze nic nie zostało przeprowadzone, dlatego przechodzimy sobie do kolejki zadań i dodajemy właśnie takie zadanie, żeby przeszukało nam te podfoldery w zakresie duplikatów. No i w job procesorze widzimy, że mamy ID danego zadania, mamy nazwę tego job type, który też się zapisuje w tym logu i indeksy. I po pierwszej, po przejściu takiego zadania, trochę długo trwa, dlatego tam było takie przejście między slajdami w filmie, widać, że zaindeksowano tyle części, nie wszystkie części są oczywiście zaindeksowane, bo nie wszystkie da się zaindeksować, ale wszystkie pliki części w Vaulcie, jest tutaj podsuma, taki raport stworzony, na którego podstawie można właśnie dużo się dowiedzieć. No i to wyszukiwanie duplikatów, jeszcze tak podsumowując, tak, jest dostępne w Professional, obejmuje podfoldery, wymusza wstępne indeksowanie danych historycznych, ale nie tworzy przy tym nowej wersji pliku i jest w stanie tak naprawdę przejrzeć 100 plików w jednym zadaniu. Czasem nie ma możliwości właśnie zaindeksowania tych części. No i to może być też dlatego, że plik może być uszkodzony. To też nam wskazuje na to, że nie powinniśmy go używać w innych projektach.
No i należy właśnie taki plik wówczas sprawdzić ręcznie lub zaktualizować fizyczne właściwości, wtedy będzie dostępny do zaindeksowania w Boltie. Więc też to działanie, ta nowa funkcja ma taką działanie prewencyjne. Teraz tak, powiem trochę o przebiegu takiej identyfikacji duplikatów. No i w sumie tak jak widać w tych czterech krokach, myślę, że można to tak naprawdę streścić. Czyli pierwszym z nich jest to, że to są tak naprawdę kryteria, na których Volt wykrywa duplikaty i wykrywa je na podstawie geometrii 3D, czyli porównuje, czy bryły w plikach części programu Inventor mają dokładnie taką samą geometrię. Pierwsze kryterium jest zaliczone. Wszelkie inne parametry niegeometryczne brył nie mają wpływu na identyfikację duplikatów, czyli materiał, gęstość i wygląd. Czyli nie poszło jeszcze aż tak daleko, żeby uwzględniać materiał, gęstość, wygląd, więc jeśli coś będzie miało taką samą geometrię, to będzie miało inne materiały, czyli to będzie na przykład, nie wiem, część pierwsza, tak samo się nazywa, ale jedna, mają taką samą geometrię, ale jedna jest zrobiona z drewna takiego, druga z drewna takiego, no to tak naprawdę to nadal będzie używane za duplikaty, ponieważ Autodesk w to nie wnika, Volt w to nie wnika, tego nie weryfikuje, więc wtedy właśnie trzeba taki właśnie swój umysł zachować i sprawdzić te dwa pliki, czy naprawdę one nie miały być powielone. Może wystarczy właśnie zmienić właściwości fizyczne, tak jak wspomniałam, czyli nazwę dla tego pliku i wtedy to też będzie sugerowało, że to są troszeczkę różne te pliki pod kątem materiału. Ale co wykorzystuje, jeśli chodzi o 3D Volt, czyli on porównuje powierzchnię, ogólną powierzchnię bryły, objętość tej bryły, no i główne momenty bezwładności, no bo co nam bardziej opisuje geometrię, tak liczbowo, jeśli nie te trzy rzeczy. I teraz tak, w tym raporcie, który tam wcześniej pokazałam, czyli taka liczba plików przyjrzana, taka zaindeksowana, tyle duplikatów, no to w ten raport nie wchodzą pliki, które mają takie właściwości, czyli niebryłowe części, czyli porównuje tylko bryły, nie są to powierzchni, nie są to w inny sposób tworzone komponenty. Nie są to pliki złożeń i też puste pliki z częściami, no bo w tych pustych plikach częściami nie ma przecież tych właściwości z punktu trzeciego, a pliki złożeń są złożone z wielu komponentów, także tutaj też Volt nie jest w stanie tego jeszcze sprawdzić. Może za rok, może za dwa coś z tym zrobią, skoro idą w tym kierunku. Natomiast myślę, że na tą chwilę i tak już jest to w miarę fajne i fajne do wykorzystania. No i tu mamy kolejny filmik z ograniczania duplikatów, czyli włączamy ten raport i w raporcie widzimy, możemy go w wielu formatach otworzyć, widzimy tak graficznie przedstawione, widzimy też przedstawione w tabeli, która przypomina nam trochę może Content Center, ponieważ te elementy się powtarzają. I widzimy właśnie, które to są elementy, jaki to jest numer części, ścieżka, gdzie używane, w jakim jest stanie, kiedy został zaewidencjonowany, jaki ma materiał, przez kogo utworzony. Na tej podstawie możemy właśnie sprawdzić to, właśnie gdzie się znajduje, przechodzimy do lokalizacji design, small design, fun cover. Możemy wyeksportować to do Excela, taki raport możemy wyeksportować do PDF-a i też do Worda. No i też ten eksport jest całkiem fajny, bo można to przedstawić jakby w grupie zarządzającej, nie jest to tak, że wszystko musimy weryfikować, przepisywać, więc też zaoszczędzamy na tym czas, żeby pokazać czasem konstruktorom, jak pracują, że może nie dbają do końca o niektóre rzeczy i wtedy mogą wybrać, który plik jest tak naprawdę używany, żeby nie robić tego za nich i dzięki temu właśnie nie musimy, dzięki temu, że mamy te raporty, nie musimy tego robić własnoręcznie. Nie poświęcamy na to więcej niż i tak poświęciliśmy na wyszukiwanie tych plików i samą fatygę, żeby coś uporządkować. No i w PDF-ie też jest to takie dość fajne, intuicyjne. Redukcji duplikatów możemy też dokonywać w pracy z nowym projektem, czyli będąc bezpośrednio w inwentorze. No i tutaj takimi głównymi zasadami jest to, że mamy to dostępne na poziomie, tak jak widać na tym właśnie zdjęciu w lewym górnym rogu, że mamy to dostępne na poziomie złożenia na przykład, z menu kontekstowego pod prawym przyciskiem myszy, opcja Volt i potem opcja Find Duplicates, czyli znaleźć duplikaty. Też dostaniemy taki sobie raport, który widać na samym dole strony, wtedy możemy coś zrobić z tymi plikami, wybrać ten odpowiedni, który ma być używany. I co jest takiego charakterystycznego? Mamy szybki dostęp ze wszystkich menu Volt do tej redukcji duplikatów.
Możemy identyfikować te duplikaty w całym zespole, nie tylko w częściach, no i bo wcześniej właśnie w tym panelu Vault mogliśmy tylko wynajdować części, a tutaj możemy dla konkretnego zespołu to znaleźć i zweryfikować, czyli dla konkretnego projektu. Możemy też wyświetlić szczegółowe informacje na temat ewentualnego zastąpienia, czyli to, co na dole właśnie widzimy. Dodana też jest kolumna użycia, czyli where used, i możemy sprawdzić właśnie ścieżkę, czy jest to rzeczywiście używane w którejś może starszej wersji, wtedy może nie warto, skoro to jest duplikat, to mimo tego nie warto tego używać, bo jest gdzieś używane, nie warto tego usuwać, bo jest gdzieś używane. Mamy też możliwość automatycznego sprawdzenia plików z indeksów programu Inventor i podkreślenie tych wystąpień duplikatów w drzewie Inventor, czyli to, co było widać wcześniej, takie na czerwono, wylistowane, przekreślone wystąpienia. I tutaj mamy właśnie taki film z ograniczenia duplikatów, czyli w pracy z nowym projektem znajdujemy sobie na wstążce znaleźć duplikaty, zaznaczamy element, teraz dokładniej znajdujemy te duplikaty i search, czyli ok, tu nie znaleźliśmy żadnych duplikatów, ale znajdźmy dla jakiegoś innego, teraz inne menu, czyli menu kontekstowe, z którego przyciskamy się w obszarze roboczym, rzeczywiście jest zastąpiony jakimś innym komponentem i teraz patrzymy, co to jest za element, kiedy został zaewidencjonowany. Może będzie potrzeba zastąpić to, co było widać wcześniej, że może będzie potrzeba zastąpić tego elementu. I widać, że tutaj jedno obiem ma 6 zastąpień, ale tutaj właśnie wykorzystuje Presenter opcję zastąpienia tych elementów na aktualne. Możemy to zrobić tylko wtedy, jeśli naprawdę wiemy, że to są aktualne części, które powinny być użyte. Możemy też zmienić sobie widok, który będzie wygodniejszy dla nas w przeglądaniu, porównaniu tych właściwości plików. To też jest jakaś wskazówka do wyboru tego, co powinno być zastąpione i czy powinno być. I rzeczywiście w tym raporcie też widać, że właśnie jedną część się zwiększyło. Możemy też teraz zaewidencjonować tą nową część jako pierwsze zaewidencjonowanie, pierwsze wrzucenie do Volta. I teraz jest, może to być w pełni użytkowany plik przez resztę. Odświeżamy. Rzeczywiście też zaindeksował się plik, ponieważ wcześniej był z nim jakiś problem. Teraz spełniono kryterium, dzięki czemu trafił do Volta z odpowiednim indeksem. No cóż, teraz przejdziemy do Volta dla administratorów. No i mamy takie narzędzie jak Copy Design. I w przypadku Copy Design 2021 wersji, w wersjach Workgroup i Professional, zestawy reguł są teraz przechowywane na serwerze, nie lokalnie. No i dzięki temu administratorzy mogą zarządzać zestawami tych reguł globalnie, tak? Bo właśnie na serwerze to możemy zarządzać tym globalnie. No i dodatkowo mamy taką nową funkcjonalność narzędzia Copy Design, która pozwala na kopiowanie wartości właściwości z oryginalnego pliku do dowolnej właściwości zdefiniowanej przez użytkownika w nowym pliku. No i na przykład może to być oryginalny numer części lub źródłowy plik rysunkowy. No i to ma dość dobre zastosowanie, ponieważ wiele firm ma bardzo ścisłą kontrolę nad właściwościami i egzekwowaniem całych swoich standardów. I przez to istnieje potrzeba ograniczenia użytkownikowi i możliwości takiego ponownego użycia numerów części i innych właściwości pliku. No i administratorzy są teraz w stanie egzekwować taki właśnie zestaw reguł działania dla wszystkich użytkowników. I tutaj jest właśnie rozdrobnienie tych uprawnień, to jest jeden z tych poziomów. I to, co mamy, no to właśnie ustawienia konfiguracji, eksportu, importu obowiązują wszystkich użytkowników, zależnie od tego, co ustalimy admin na serwerze. I można ustawić regułę kopiowania wartości z oryginalnego pliku do pochodnego w zakresie innych pól właściwości, to miało być pól właściwości. Więc to nie jest tak, że między sobą analogiczne właściwości, ale możemy przenosić z pól jednego do drugiego, czyli tak jak widzimy na lewym dolnym rogu, takiej właściwości przy takim warunku, dla takiego rozszerzenia,
do właściwości, nie wiem, tytuł, tak, mamy wystawić taką akcję, mamy wykonać taką akcję, czyli skopiowanie wartości z. W taki sposób zachodzi edycja kopiowania projektu przy kopiowaniu też właściwości między polami. Administratorzy mają teraz uprawnienia do odczytu i wczytywania, bo one mogą, znaczy mają szersze te uprawnienia do odczytu i wczytywania, bo mogą być one aplikowane do ról, obiektów i też stanów cyklu życia. No i udzielanie tego dostępu do odczytu odpowiednim grupom i rolom użytkowników odbywa się w oparciu o takie zapobieganie pobieraniu danych. I przy tym wszystkim zachowana jest też elastyczność. Elastyczność, taka fleksyjność w zakresie, jakby to nazwać, ograniczania dostępu do pobierania tych danych projektowych, ale też w sumie przy jednoczesnym dalszym umożliwianiu dostępu do odczytu metadanych, czyli mamy możliwość zabrania tego dostępu czy przyznania, zależnie od cyklu życia, zależnie od miejsca, w którym znajduje się plik, dla poszczególnych grup albo użytkowników. Co jest jeszcze takiego drobnego, a całkiem fajnego, no to może administrator sobie ustalić kolor dla swojego konta, w którym jest delegowany. Często zdarza się tak, że w firmie albo są mega egzekwowane te warunki, albo nie są w ogóle egzekwowane i wtedy ludzie znają hasło właśnie do administratora, czego nie powinno być. Na jego koncie robią różne rzeczy. Zdarza się też, że niektóre firmy usuwają przechowalnie, czyli te repozytoria przez pomyłkę tak naprawdę, no ale wtedy tak naprawdę nie da się nic zrobić, więc tego chcemy uniknąć. I takim drobnym, acz ważnym elementem jest taki kolor alarmujący o tym, że jesteśmy na koncie administratora. No i właśnie admin może sobie ustalić taki, nie wiem, kolor, który nie jest dość taki neutralny w tej całej szacie graficznej autodesku, na przykład właśnie tutaj jest na przykład żółty kolor, który od razu informuje o tym, że jesteś na koncie admina, uważaj, żebyś nie wykonał jakiejś programowej akcji, której może nie da się cofnąć. Teraz tak, w tym roku już przy instalacji Volta, no to Autodesk oferuje nadanie specyficznej nazwy instancji SQL. No i jest to bardzo przydatne, to już jest właśnie w momencie instalacji, jest to bardzo przydatne, gdy musimy zastosować jakieś standardy firmy, kiedy musimy się sprzęć z wewnętrzną infrastrukturą IT. No i też w momencie, no bo Volt nie jest takim jednym systemem, którego na pewno używa firma, więc kiedy istnieje kilka innych przechowań, istnieje w tej samej infrastrukturze, albo kilka wersji Volt Server też jest tej samej instancji SQL, więc warto właśnie nazwać jakąś taką, nadać taką charakterystyczną nazwę, która też dla informatyka i dla użytkowników będzie jasna i w sprawie w przypadku wsparcia technicznego z Autodeskiem też będzie łatwa do wskazania, żeby naprawić jakieś problemy, będzie wiadomo, na jakiej instancji będzie można to zrobić, bo Autodesk Volt no to świadczy, że to jest dedykowane do jednej rzeczy. No i właśnie, więcej informacji, tych nowości jest naprawdę dużo, ale więcej tych nowości informacji znajdziecie Państwo na Knowledge Base Autodesku. Tam jest też jeszcze więcej filmików. Dzisiaj niestety ogranicza nas czas, więc postaram się tak przedstawić takie najbardziej użyteczne z mojego punktu widzenia pod kątem tego, na co użytkownicy zwracają uwagę, na co narzekają albo czego im brakuje. No ale tak jak mówię, pod tym linkiem znajdziecie Państwo na pewno wyczerpujące materiały, case study oraz jakieś może na pewno treningi, filmiki instruktażowe, które też prowadzą przez nowe funkcjonalności. No i też ze względu na to właśnie, że mamy ograniczony czas, no to gorąco też zachęcam Państwa do tego, żebyście się zapoznali z naszym dość obszernym poradnikiem wdrożenia, który umieściliśmy na stronie. Nawet jeśli ktoś już ma wdrożone to oprogramowanie, to warto, żeby przeczytał sobie przejrzał ten biuletyn, ponieważ tam są jakieś różne punkty widzenia konkretnych osób tworzących strukturę firmy. Myślę, że na pewno uzupełni on część odpowiedzi na takie pytania, które pojawiają się w Państwa głowach po webinarze albo na co dzień przy pracy w CAD-zie, przy pracy w Volcie, przy pracy w innym systemie, który może jest nie do końca wystarczający. Może on już okaże się, że Volt jest tym, czego Państwo potrzebujecie. Może to być wersja Basic, która jest dostępna w kolekcji bezpośrednio do w kolekcji mechanicznej, nie potrzeba za to dodatkowo płacić, może to być professional przy większej firmie albo workgroup przy większych zespołach projektowych albo rozmieszczonych globalnie, nie lokalnie, globalnie, czy gdzieś tam zewnętrznie. No i jeszcze co więcej o tym biuletynie, no to on porusza takie
kwestie może, jak zidentyfikować problemy w przedsiębiorstwie, porusza punkt widzenia dyrektorów firmy, działu handlowego, konstrukcji, produkcji, działu technologicznego. Też, co ważne, co zostawia takie najczęściej wspominane błędy. Nie jest to taki krystaliczny przewodnik, on nie mówi, że jest to marketingowa treść mówiąca, że Wolt jest wspaniały i wszyscy muszą go używać, ale bardziej porusza właśnie takie wąskie gardła w produkcji i próbuje wyjaśnić ten buletyn, może albo zaproponować jakieś rozwiązania na te problemy w przedsiębiorstwach. No bo też opisuje takie oczekiwania względem wdrożenia w zależności od działów, specjalistów, też sposoby realizacji tych oczekiwań, no i też w sumie efekty, które przyniosły te wdrożenia. Więc bardzo zachęcam do lektury. Ono jest kompletnie do pobrania u nas na stronie. Jak widzicie sobie Państwo na aecdesign.pl, no to w usługach będą, w usłudze wdrożenia Autodesk Volt, czy tam wdrożenia Volt, będzie ten biuletyn do pobrania. Właśnie, jeszcze wspomnę tylko o kolekcji PDMC, czyli mamy możliwość właśnie kupna Volta w kolekcji tak naprawdę, możemy, tak jak mówiłam, w kolekcji PDMC jest to Volt Basic, możemy też kupić, upgrade'ować do wersji Work Professional. W lewym dolnym rogu macie Państwo ceny katalogowe, ale też przy kontakcie z resellerem, czyli z osobami handlowymi, myślę, że one będą bardziej, lepiej niż ja, osoba techniczna, doradzić w zakresie jakiejś promocji, w zakresie funkcjonalności, to jeszcze narzędzie, które mogą się Państwu i Państwa firmie przydać, więc więcej o funkcjonalnościach oprócz buletynu możecie się Państwo dowiedzieć właśnie ze strony Autodesku. To są ceny katalogowe, ale tak jak mówię, wszystko jest kwestią ustaleń, także też gorąco zachęcam do kontaktu z naszymi, do przejrzenia strony Autodesk, do kontaktu z naszymi handlowcami. Nie gryzą, myślę, że będą w stanie tylko dobrze doradzić. I tyle by było z mojej strony. Jeśli potrzebujecie Państwo kontaktu, jeśli chcielibyście uzyskać jakieś odpowiedzi na jakieś nurtujące Was pytania, to tu jest właśnie kontakt, tu się znajdujemy na Żoliborzu. To jest nasz adres, numer telefonu i ogólny adres mailowy. No i w sumie tyle. Może jeszcze tylko wrócę właśnie na początek do siebie, do swojego kontaktu. To jest mój adres mailowy, także jeśli byście Państwo mieli jeszcze nie skontaktować się ze mną, to także jak najbardziej zapraszam. W takim razie dziękuję bardzo i do usłyszenia.